Jesteśmy u pana Janka. Zaraz zobaczymy, ile osób przyjechało na drugie spotkanie u Jana Taratajcio. Dzień dobry. Cześć. Witam serdecznie. O, witam państwa. Witam. Ja tylko tak na sekundkę. Zobaczymy. Witam, witam. O, pan Janek, witam serdecznie. Pan Janku, to przyjechałam z Jeleniej Góry do pana. Oj. Witam. Przepraszam, że przeszkadzam. Cześć, Peter, witam, bo ja tu robię materiał. Tutaj rozmawiamy właśnie o zimnej plaży. Także temat jest o zimnej plaży. A, to przepraszam. Nie o zimnych, nie o zimnych nóżkach, tylko o zimnej plaży. Tak, tak jest. I tutaj ta woda, jak ją mamy, ją nie można zmodyfikować informacją jakąś negatywną. Bo możesz wziąć wodę zwykłą do szklanki, zobaczyć tam swoją teściową na przykład w tej szklance, na bluzgadzieli i tak dalej, i powiedzieć, żeby, wiesz, jak to wypije, żeby dostała sraczki. I zaniesiesz teściowy, teściowa wypije, powiedz, mamusia wypije, nie? Teściowa wypije i dostanie straczki. Programowanie wody, czyli wkładanie intencji do wody. Co trzeba zrobić, żeby tak się stało? Pewnie nie wiecie, ja nie mam tutaj. Cokolwiek bierzecie i uderzacie w tą szklankę, musicie nadać drgań, okay? Albo poruszać tą szklankę. Bang! I już ta informacja, ta wasza intencja jest wewnątrz. Tutaj jest ta woda, jakimiś tam sposobami ona już ma te wszystkie intencje. Ona ma intencję pokój, miłość, harmonia, którą tutaj jest dookoła. W czym? W polu morficznym, w polu informacji. Jakieś pół metra obok, dookoła tego jest takie pole informacji, bo jeżeli weźmiemy, byście wzięli tutaj wodę jakąkolwiek, kawę, pijesz teraz coś tam? No, pamiętasz, jak ona smakuje? No pamiętam. Połóż to. Na tym? Tak. Co się zmienia? Co? Ile się czeka? 30 sekund, 15 sekund. Czy uderzy, czy masz czymś, nie? A nie, jak położyłaś, to ona się już tu zaruszała już, nie? Tak, tak, tak. Spróbuj. Da się wypić? Nie, nie, z gorzka. No. Dzieje się całkiem co innego, okej? Okay? Jakie jest zabezpieczenie tego? Jakbym to czarami zabrzydził, czy to zepsuje? Nie, nie. Że czarami nic nie możesz zrobić. Możesz to zrobić tylko jak wsadzisz, jak wrzucisz to do mikrofalówki, to rozwalisz to i jak to zagotujesz albo zamrozisz. Ok? Tylko wtedy. Poza tym jest to wieczne. Jeżeli będziesz dbał o to, jest to wieczne. Masz kwiat, który ci umiera na przykład, nie? I podlewasz go wodą, on nie chce rosnąć. Wystarczy na tym postawić, na tej kwestii odżywa. Może z tym spać, tak? Proszę? Może z tym spać, tylko blisko mieć na przykład wokół. Pewnie, no tak, tak. Możesz, na początku możesz nie zasnąć, możesz mieć takie, wiesz, rozumiesz, bo wtedy cała struktura twoja wodna wchodzi do harmonii. I jeżeli masz dysharmonię i przyzwyczaiłeś się do dysharmonii od lat, nie? Jest ci z tym dobrze, rozumiesz? Człowiek się przyzwyczaja do złego i z tym mu dobrze jak cholera. Nie zwraca na to w ogóle uwagi. I potem jak da coś dobrego, mówi, kurczę, to nie ma tak być jak jest. Dobrze, rozumiecie? Musisz... Ostatnio zrobię to na tak zwanej, to się fachowo nazywa ciężkiej wodzie. Nie mam pojęcia. Co się mnie pyta, że ciężkiej wodzie? Działa na trawę, jakieś słodkie, słone... Nie, działa na wszystko, co ma wodę. No więc. Rozumiecie? Czyli to wszystko, jakąkolwiek woda tam jest, ona wchodzi... W strukturę, tak, w rezonans z tym, czyli to jest to pole morficzne, ok? Pole informacyjne, co tu jest. I jakąkolwiek wodę postawisz, tu cokolwiek, co ma wodę, bo woda jest medium informacyjnym, co już wam tłumaczyłem, ona natychmiast zacznie pochłaniać, bo to daje, nie zabiera, a daje informacje.
generuje informacje. Powiedz parę słów na temat wpływu tego na aurę, którą badasz. A, i tutaj mamy, jeżeli robiłem takie badania i tak dalej. A robiliśmy badania, była jedna płyta z tej wody i jedna płyta, co się siedziało na niej, krzesło stało i dwie obok. Okej? Okay? A tej wielkości, tak? Nie, duże płyty takie. Duże. Tak, ktoś siadł tutaj. No, samopoczucie to jakbyś, wiesz, odlot jakiś tam, wiesz. Jest takie, jakbyś się z kimś połączył, jakbyś był... To jest takie uczucie, jeżeli ktoś jest blisko z mamą i kocha mamę, to jest tak, jakby cię mama przytuliła. Tak się... Czujesz się, wiesz, taki bezpiecznie, totalnie, całkiem inaczej, jakbyś był z czymś połączony. Nie jest to takie dobre do wytłumaczenia, bo każdy to przeżywa inaczej. W tym polu wody. Teraz właśnie tam pracujemy nad taką... nad taką sprawą jak sanktuarium wody, gdzie wchodzisz i zdrowiejesz. Tą wodę wystarczy mieć gdzie? W ogrzewaniu podłogowym i masz uzdrowisko w domu. Rozumiesz? Masz uzdrowisko w domu. Wszyscy przychodzą i zdrowieją u ciebie.